Dzień dobry, jesteśmy w Ciscu, tutaj Szlak Cesarski, ulica Dojazdowa i tutaj mamy pana radnego, który chciał nam po prostu jakby powiedzieć parę słów na temat warunków tutaj, bo macie skargi, słyszałem po prostu przez mieszkańców, o dojazd do domów. Co tu dzisiaj się dzieje? Sytuacja wygląda w taki sposób, że to Cesarka na czas budowy tej drogi Eski jest drogą i technologiczną, i drogą dojazdową do posesji. W kontrakcie jest ujęte, że Mirbud na bieżąco ma naprawiać wszystkie dziury, które po prostu te ciężkie 45-tonowe samochody tutaj robią. A stan wygląda w taki sposób. Dziura na dziurze, błoto i mieszkańcy muszą codziennie poruszać się tam po prostu drogą. Mimo że piszemy właśnie na okrągło po prostu do Mirbudu, zgłaszamy na policję, no to oni sobie lekceważą po prostu mieszkańców i ich 40-tonowe samochody przejadą. Gorzej jest z samochodami osób prywatnych. My praktycznie przez 4 lata żyjemy na placu budowy. Ile to trwa? To trwa 4 już 4 lata? Samochody, całe podwozia są wywalone z błotem. Jeżeli przyjeżdżamy do przeglądu, to nie chcą nam podbić po prostu przeglądu z tego względu, że to błoto już się tak, jakby powiedzieć, przywarło do tego. Następuje po prostu skrócenie żywotności samochodów. Pisaliśmy do Mirbudu już od 4 lat, żeby dali nam jakieś odszkodowanie, zadośćuczynienie za to, że nasze pojazdy ulegają po prostu zużyciu większemu przez to błoto i przez te dziury. Lecz Mirbud jest głuchy na te wszystkie nasze po prostu wnioski i pisma. Czyli przejedziemy jeszcze w inne miejsca? Pokażemy, że to nie jest jedna dziura, którą sobie pokażemy po prostu i że faktycznie tak jest, tylko cała ta droga wygląda w taki sposób. Okay. Jedziemy teraz wyżej pokazać inne miejsca. Ja tylko nagram, pokazać, że to nie jest tylko i wyłącznie jedna dziurka, ale jest tego naprawdę troszkę. To jest jedno miejsce i będzie kolejne. Pozdrawiam.